Z kolejnej audycji. Dzisiaj przygotowałem dla Was sporo książek, żeby pokazać Wam, jak wygląda historia po raz kolejny II wojny światowej. Jednak najpierw odpowiedzi na kilkanaście pytań. Atakujecie mnie, że poruszam się po Sudetach według przewodnika po Karkonoszach. Tylko że nie zdajecie sobie sprawy, że dla Niemców Riesengebirge to nie były tylko Karkonosze. Riesengebirge to był bardzo duży obszar i do tego tym przewodniku, który zeskanował dla Was Alex, ten przewodnik, który ja Wam udostępniłem, zawiera pełen opis miejscowości Wistesgersdorf i Bad Charlottenbrunn. Ktoś zwrócił na to uwagę, nie wiem czy to Mabu czy Alsher, bo ktoś mi tam donosi o takich rzeczach, że ktoś zwrócił na to uwagę, że w tych przewodnikach są właśnie opisy tych miejscowości. Tych przewodników zostało wydanych 21, w sumie około 420 map. Do tego dochodzą mapy i przewodniki turystyczne, które są z Dolnego Śląska. I tu przepraszam wszystkich tych, którzy nie zobaczą tych map. To jest ze względu tylko i wyłącznie przez negatorów. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy ja rzucam taką mapę, oni zawsze na to się rzucą. Te mapy są tylko i wyłącznie do wglądu dla osób, które przyjeżdżają właśnie do Arkadii. Teraz podjąłem jedną decyzję, że kto przyjeżdża do Arkadii, zobaczy mapy sztabowe, zobaczy mapy terenowe, zobaczy mapy leśne, nasadowe tak zwane. I do tego mapy Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Górniczego. Wczoraj rozmawiałem z Andrzejem Boczkiem i Andrzej Boczek jest po prostu zaskoczony tym, co ja znajduję teraz w Rzeszowie, bo jest to akurat nie w Rzeszowie, pozdrawiam tu wszystkich Rzeszowian i archiwum, które znajduje się tu. Dojście do dokumentów, dojście do książek, dojście do innych rzeczy. Do tego dochodzi Przemyśl, Lubin. Słuchajcie, masa, dziesiątki, tysiące dokumentów. Byłem pewny, że tych dokumentów już nie ma, a te dokumenty wszystkie są. Wszystkie dokumenty istnieją. I jedna taka prośba do tych wszystkich negatorów. Zbierzcie kiedyś się, weźcie sobie plecak, namiot, śpiwór, przyjedźcie, połazimy po górach. Ostatnio ktoś powiedział, że w Sudetach, to znaczy w kompleksie Rize, nie da się zabłądzić. 12 przypadków w ciągu tygodnia zabłądzenia ludzi w górach. W ciągu roku błądzi tam około 1000 osób, bo się gubią. Wchodzą w te góry i nie wiedzą, gdzie są. Także te opinie, że ktoś tam nie jest w stanie zabłądzić, to jest po prostu jakiś znowu teoretyk internetowy, który nigdy w tym terenie nie był. Albo to jest Thomas Sydow, który odkrył wszystkie prawdy i tajemnice kompleksu Rize w 1996 latach. To są jego słowa. Że on w tych latach odkrył wszystkie tajemnice, zgłębił wszystkie tajemnice kompleksu Rize. Słuchajcie, jestem teraz w Rzeszowie, rozmawiam z ludźmi, i tu nawet znają Tomasza Sydora. Nie powiedzą inaczej jak debil. Nie wiem dlaczego. Sorry Tomek, ale jeżeli ty mi nie odpuszczasz, no sorry. Piszesz na mnie donosy do każdej organizacji, jaka jest tylko możliwa. Tomku, opanuj się. Nigdy nie będę twoim partnerem. Twoja obsesja, twoja miłość do mnie jest jakąś chorą, jest jakimś urojeniem. Także Tomaszu Sydorze z ulicy Lipskiej 10 w Warszawie. Robię to z premedytacją. Uspokój się, nigdy nie będę twoim kochankiem. Mam inną kochankę, wolę po prostu inną płeć. Jesteś kobietą. Nigdy nie będę z tobą. Wracając do tematu. Książki, które tu leżą naprzeciwko mnie. Są to książki, które są w moim archiwum. Są książki, które są książkami ciężkimi. Niektórzy powiedzą, że to są książki komunistyczne, że to jest książka, która nie ma najmniejszej wartości. Na początku chciałbym Wam polecić to, ale już jest rogę, ale mino. Poznacie żołnierzy Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego. Poznacie ich losy, poznacie ich nazwiska, poznacie ich historię. Od Lenina do Berlina. Prezentowałem Wam książki Armii Andersa, Armii Sikorskiego, Sosabowskiego, jednak będę wracał do tych armii. To była armia ludowa, to byli chłopi, to nie była szlachta, to nie była inteligencja, którą było stać na ucieczkę do Anglii. To byli chłopi, to byli niewykształceni ludzie, którzy chcieli bronić Polskę, którzy chcieli walczyć za Polskę. A jedyną taką możliwość, kto im otworzył, tylko Stalin. Dieduszka Stalin i tak w tym momencie, słuchajcie, znowuż polecą na mnie grom. Dlaczego? I która armia wkroczyła jako pierwsza na tereny polskie?
Czy armia ta, która powstawała na zachodzie, żołnierze Sosabowskiego, którzy byli szkoleni do zrzucenia na powstanie warszawskie, armia polska, która walczyła tak wytrwale, wykrwawiała się w walkach między Anglikami a Francuzami na pustyniach Syrii? Która armia wkroczyła do Polski? Czy ci Polacy, którzy oddali życie, krew i wszystko za aliantów zachodnich, czy armia ta, która szła ze wschodu? Nieważne, słuchajcie, cały czas będę wracał do słów Franka Dolasa. Ja mu Kiedrus kiedyś powiedział: za jaką Polskę chcesz walczyć? Franek odpowiedział: Polska jest tylko jedna. Nie ma innej Polski. Nie ma Polski PO, nie ma Polski PiSu. Polska jest tylko jedna. My jesteśmy Polakami, my jesteśmy tym samym narodem. I co się dzieje w tym momencie? Podział. Tusk zły, Kaczyński jeszcze gorszy. Dałem się wciągnąć w tą politykę, słuchajcie. Mój błąd. I za to przepraszam. Nie mogę po prostu na to patrzeć, jak na stara się ogłupia. Ale historia jest historią. Historia, słuchajcie, którą mam przed sobą. Te książki, które przede mną leżą, to jest historia. Kto z nas, kto z was zna taką książkę, Długi egzamin? Historia harcerstwa polskiego w Oświęcimiu, w obozach koncentracyjnych. Ile osób z was czytało tą książkę? Zarzuca mi się, że ja książek nie czytam. Słuchajcie, w mojej bibliografii jest przeszło 2,5 tysiąca książek. Potwierdzi to masa osób. I to nie jest na zasadzie, że ja książki gromadzę i książki zbieram. Po prostu książki czytam. Kocham, czytam książki. Książki historyczne. Książki, które dają mi wiedzę, które dają mi obraz tego, co działo się z narodem polskim, co działo się z nami Polakami w latach 1939-1945. Tej historii nie da się przekłamać. Nie przekłamie tego PiS, nie przekłamie tego PO, ani żaden inny polityk, który siedzi w niemieckiej kieszeni. Dzisiaj kto tym rządzi? Kto rządzi całym tym układem? Czwarta Rzesza Niemiecka? Okej, niech tak będzie, tylko że naprawdę dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia. Chcę wam polecić te dwie książki tego samego autora. I tu znajdziecie dowody na to, że górnicy z Grossrosen, czyli z Rize, przyjechali do Mauthausen-Gusen. Oni tam byli ewakuowani i tam ich zabijano. Dlaczego? Żeby zaszyć tylko i wyłącznie ślady. W tych dwóch książkach znajdziecie dokumenty, dowody na to, że prowadzono eksperymenty na polskich obywatelach. Na nas, na Polakach. Nie na Rosjanach, bo Rosjanów od razu skazywano na śmierć. Rosjanów od razu skazywano na zagładę. Żydzi, wiadomo, też mieli przerąbane. Hiszpanie, Duńczycy, Portugalczycy byli traktowani zupełnie inaczej. Ale w Mauthausen-Gusen, tam gdzie drążono podziemne sztolnie, tam gdzie były największe fabryki podziemne, słuchajcie, przyjeżdżali fachowcy z Rize. I co się z nimi stało? W momencie, kiedy jest ewakuowany kompleks Rize, gdzie oni trafiają? Do Mauthausen-Gusen. I co? Nie ma historii tych ludzi i ci ludzie wyparowali? Ci ludzie przestali istnieć? Prawdopodobnie nie. Chcę wam zaprezentować teraz komunistyczny paszkwil, jak to niektórzy nazywają. Mała encyklopedia wojskowa. Coś takiego. Mam tylko dwa tomy. Pierwszy i trzeci. Drugiego nie mam. Drugi gdzieś zaginął. Jeżeli ktoś dotrze do tych książek, polecam, bardzo gorąco polecam zapoznać się z treścią tych książek. To jest komunistyczny paszkwil, to jest wydane za komuny. Ale niektórzy się zdziwią, że to jest bardzo dużo opisów właśnie kompleksu, który nazywał się Waldenburg. Linia umocniona, linia sudecka, reduta sudecka. I tu znajdziecie właśnie odpowiedzi na te pytania. To są takie dwie grube, ciężkie książki. I w tych książkach można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Jak wyglądał pierwszy akcelerator niemiecki, jak wyglądała pierwsza oczyszczarka do uranu, jak Rosjanie tworzyli swoją broń atomową, jak Amerykanie doszli do tego, jak skonstruować bombę atomową. To są bardzo, bardzo ważne książki. Jeżeli ktoś powie, to jest paszkwil komunistyczny, tylko że w tym paszkwilu komunistycznym znajdziecie całą historię Polski. Historię Wietnamu, historię wojny w Korei i wszystko. Dlaczego dla mnie to jest takie ważne? Proste, bo to było opisane przez ludzi, którzy to widzieli. Na bieżąco, na gorąco, w danym momencie. Kiedy ktoś doświadcza jakiejś traumy i to opisze,
i później, po kilku latach terapii, zaczyna pisać na nowo, to już nie jest to. To już ta historia jest historią zmienioną. Tu chcę Wam zaprezentować jeszcze kilka innych książek. Historia Rzeszy Niemieckiej. Zwróćcie uwagę, kiedy powstała Rzesza Niemiecka. Data. Druga Rzesza Niemiecka. Potem była trzecia Rzesza Niemiecka i pierwsza Rzesza Niemiecka. Polecam Wam zapiski z tej książki, które tu się znajdują. Dowiecie się, dlaczego Hitler tak nienawidził Polaków po śmierci Piłsudskiego. W momencie, kiedy Piłsudski umarł, Hitler znienawidził Polaków. Dlaczego? Mościcki, Bem, wszyscy inni, którzy byli dookoła. Ci, którzy podjęli politykę taką pro-zachodnią, a nie przyjęli tego, co Hitler chciał narzucić. Wspólnie niszczyć komunizm. A zobaczcie, co teraz robimy. Bundeswehr, Wunderwaffe i... Okej, nie będę dalej jechał z nazwami, bo za chwileczkę znowu będę miał kolejny proces. Co my teraz robimy? Wiążemy się z Niemcami. Realizujemy projekt Adolfa Hitlera. Wspólnie chcemy uderzyć na Rosję. Adolf byłby dzisiaj dumny. I z Merkel, i z Dudy, i ze wszystkich innych. Że my wspólnie chcemy uderzyć teraz na Rosję. Chcemy... Budujemy koalicję antyrosyjską. I my z Niemcami razem teraz tworzymy sojusz niemiecko-rosyjski. To jest chore. A ta każda książka, którą tutaj ma, temu zaprzecza. Nie można w to wierzyć. Przeczytajcie sobie to. Tą książkę. Zobaczycie, gdzie Niemcy nas mieli. Jak nas Niemcy traktowali. I Niemcy jak nas widzieli, jak nas widzą. Komory gazowe i prece krematoryjne. 100 tysięcy Polaków, sług i służb, które mają oddać swoją życie za tylko i wyłącznie Niemców. Kolejna książka. O tym poczytajcie. O stalagach i o flagach. Poczytajcie, jak traktowano polskich oficerów, wyższych oficerów, pułkowników i generałów. To jest dla mnie w ogóle historia niezrozumiała. Jak żołnierz przez cały okres wojny od 1939 roku do 1945 roku może mieć mundur paradny na sobie łącznie z pasem, dyscypliniami i oznaczeniami frontowymi. Tego nie rozumie. Ta książka dla mnie jest w ogóle niezrozumiała. Ale zdjęcia, które tu są, pokazują dobitnie kulturę, sztukę polskich oficerów, którzy tworzyli wielką sztukę, tworzyli wielką namiastkę historii Polaków, którzy siedzieli właśnie po flagach i stalagach, tylko że wystarczy w tym momencie wziąć obozy koncentracyjne. Czytałem kilkanaście opracowań Niemców, którzy opierają się tylko i wyłącznie na tym, jak traktowano polskich oficerów w stalagach i o flagach. Kto ich wyzwalał? Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, Zgorzelec. Stalag 8A, Stalag 8B, Stalag 8C. To są dokładnie ci sami żołnierze, którzy pracowali na terenie kompleksu Rize. I jest tu jedno bardzo wymowne zdjęcie, które chcę Wam pokazać. To znaczy, sami sobie zobaczcie. Dyplom nadawany. W obozie niemieckim. Za kulturę, sztukę i inne rzeczy. Tego do końca nie rozumiem. Nie jestem w stanie tego... W ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć, że w momencie, kiedy polskie wojsko dostaje się do niewoli, potem powstają właśnie takie, nie wiem nawet jak to nazwać, brakuje mi słów, bo po prostu autentycznie brakuje mi słów i szukam jednego zdjęcia. No, pokażę Wam jeszcze inne zdjęcie. Stalag 8C. Tu w tej książce znajdziecie wszystkie stalagi. I tam, gdzie byli oficerowie, gdzie byli pułkownicy, generałowie, życie do końca wojny toczyło się w sposób naturalny, normalny. Tam nie zaznano zbrodni obozów koncentracyjnych. Tam ich nie bito, tam ich nie gazowano, tam ich nie presjonowano, jak ja to nazywam. No i właśnie jak zawsze to jest, ja szukam jednego zdjęcia, on cały czas mi ucieka. O! Zwróćcie uwagę na polskich jeńców wojennych. Zdjęcie wykorzystywane cały czas, do dzisiaj, przez rewizjonistów niemieckich.
mają pasy, mają dystynkcję. Tylko, że ta książka pokazuje właśnie faktycznie tak w obozach było. I w momencie, kiedy Anglicy wydają rozkaz powstania w polskich obozach niemieckich, na terenie Niemiec, Polacy odmawiają wykonania tego rozkazu. Około 320 tysięcy polskich żołnierzy skoszarowanych w niemieckich obozach odmawia wykonania tego rozkazu. W tej książce znajdzie się odpowiedź na to pytanie. Dlaczego i po co? Dlaczego tak się stało? Dlaczego my odmówiliśmy właśnie wykonania tego rozkazu? Potem mi się zarzuca, że Katyń, Starobielsk, Miednoje to jest miejsce zbrodni. To są miejsca odosobnienia, to są miejsca, to są obozy. Nie każdy Polak sobie zdaje z tego sprawę, że był Starobielsk, było Miednoje, był Kozielsk, tylko czym był Las Katyński? Las Katyński był miejscem straceń. 22 tysięcy polskich żołnierzy i oficerów, do tego Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy i Rosjan. Polacy w tym Lesie Katyńskim stanowili mniejszość. I ktoś mi mówi, że nasza inteligencja tam zginęła. Nie. Nasza inteligencja zginęła w Auschwitz. Nasza inteligencja zginęła w Generalnym Gubernatorstwie. Nasza inteligencja zginęła w Lublinie, Bełchcu, na Radogoszczu, w Poznaniu, w Bydgoszczy. Tam ginęła nasza inteligencja. Nasza inteligencja wyparowała, została zagazowana w obozach niemieckich, koncentracyjnych na terenach Polski. I jeżeli ja dzisiaj słyszę, że ktoś mi daje, że 22 tysiące naszej elity zostało zamordowane. Słuchajcie, tam byli szeregowcy, tam byli kaprale, tam byli chorążowie, tam byli podporucznicy. Ilu generałów zginęło? Ilu zginęło kapelanów wojskowych? Pytanie do was. Sprawdźcie sobie, ilu tych ludzi zginęło w Katyniu. Nie to, że jestem rewizjonistą, nie to, że dążę do jakiejś tam wielkiej rewizji polskiej historii, nie. Tylko zastanówcie się, 22 tysiące w Katyniu, 4 miliony w Oświęcimiu. 4,5 miliona Polaków zamordowanych przez Niemców. Organizacja w Krakowie, to znaczy organizacja, zagłada polskiej inteligencji w Krakowie. Dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego o tym się nie mówi, że Niemcy naszą inteligencję wymordowali w Krakowie, wywieźli do obozu Ravensbrück? Kto zna tą akcję? Akcja T. Kto to zna? Polecam, wróćcie do tej historii. Naprawdę zapoznajcie się z historią Polski. Nie wierzcie w to, co nam teraz do głowy się kładzie. Przeczytajcie jeszcze raz tą książkę. Zapoznajcie się z tym. To nie byli zbrodniarze, to nie byli mordercy. To byli zwykli, normalni obywatele Polski, którzy dostali broń, którzy dostali mundury i mogli wracać do Polski. Fakt faktem, stanęli przed Warszawą. Nie byli w stanie zdobyć Warszawy, chociaż przyczółek Magnuszewski zdobyli. Ale to były decyzje, nie tyle samego Stalina, jak Churchilla i wszystkich innych wielkich tamtego świata. Komu było potrzebne takie powstanie? Komu było potrzebne rzucenie spadochroniarzy Sosnowskiego na Warszawę? Kto tego chciał? Roosevelt? Churchill? Francuzi? Albo Rosjanie? Nie, nikt tego nie chciał. Polska miała się wykrwawić i Polska w Teheranie, Jałcie i Poczynamie została oddana Rosjanom. Tak samo jak Chamberlain przyjechał z taką szmatą i krzyczał, przywiozłem pokój, tak samo nas Polaków potraktowano. Nas Polaków dokładnie w ten sam sposób potraktowano i spalono na stosie. Anglicy, Francuzi, Amerykanie. W momencie, kiedy Rudel. Jezu, mieszam teraz nazwisko, trochę mnie ponosi. Denitz podpisuje akt kapitulacji. Widzi przedstawiciela francuskiej dyplomacji. On powiedział, tylko nie on. Tylko nie Francuzi. I zobaczcie, w 1945 roku, kiedy zostaje podpisany akt kapitulacji, kto zostaje strefą okupacyjną? Francuzi, kolaboranci, rząd Vichy, ci, którzy od samego początku do samego końca wydają Żydów, wydają Polaków, współpracują z Niemcami. Zdrajcy, faszyści, nacjonaliści i do tego jeszcze straszni rasiści. Oni są trzecią siłą, która okupuje Berlin. A my Polacy w tym momencie co? Stoimy na chodnikach i patrzymy na defilady zwycięstwa, ryczymy, płaczemy. Dlaczego? Wielka Brytania, Monte Cassino, Lenino. Gdzie my jesteśmy? Jedynie co Stalin pozwala Polakom defiladować w Berlinie podbitym. Taki straszny dziad, taki straszny oportunista, a nam Polakom pozwala brać udział w defiladzie. Pozwala nam na Reichstagu wywiesić swoją flagę. Na Monte Cassino, kiedy Polacy wywiesili swoją flagę, dlaczego nie pokazuje się tego filmu? Po 15 minutach polska flaga zostaje ściągnięta i jest wywieszona brytyjska.
Great Britain to wszystko zrobiło. Dlaczego tak jest? Dlaczego nas zawsze takie traktują? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nasi politycy. Nasi politycy, nasz kler, który zawsze nas sprzedał. Zawsze nas oddał i zawsze położył nas na stosie. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Czy ty, ja, albo ona, albo ktoś inny ma ochotę ginąć teraz w jakiejś wojnie? O co? Opieprzony wrak? O prezydenta wszystkich Polaków? Ja się nie czuję, że to był mój prezydent. Masa ludzi takich jest, którzy tego nie czują. Jeżeli dzisiaj Antoni wzywa do broni, proszę, niech na pierwszej linii postawi swoją rodzinę. Swoją córkę, swojego syna. Niech cała jego rodzina pójdzie na front. Niech dadzą przykład, niech wstąpią do armii, niech szkolą. Słuchajcie, odpowiedzi na takie pytania, na moje oskarżenia i zarzuty znajdziecie w takich książkach. Polskie dzieci oskarżają. To jest jedna z najcięższych książek, jaką mam do tej pory. Kilkanaście osób z tej książki znalazłem. Są, żyją, do dzisiaj. To są ludzie, którzy mają po 84, po 85 lat. Ale mieszkają w Bytomiu, mieszkają w Katowicach, dwie osoby mieszkają w Rzeszowie, kilka osób mieszka w Łodzi. Te wszystkie nazwiska, które w tej książce znajdziecie, są. I opowiadają o indoktrynacji, opowiadają o tym, co się działo i jak wyglądała Polska w tamtych czasach. I opowiadają o tym, jak masa polskich dzieci, która wyjechała do Niemiec, poznała kultury niemieckiej, poznała cywilizacji, szczególnie te dzieci, które wyjeżdżały z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny, które wyjeżdżały na tamte tereny, nie chciały do Polski wracać. Dlaczego? Bo na zachodzie była higiena, była cywilizacja. A jak on miał wracać do jakiejś ziemianki, miał wracać do jakiejś lepianki, gdzie szedł za ojcem albo za matką i rozrzucał gnój rękami, albo był gwałcony przez ojca, braci w okresach zimowych, po co miał wracać do swojego domu? Niektórzy zarzucają mi właśnie, że ja pierdzielę głupoty. Poczytajcie sobie te wspomnienia. Jest on tu listy osób, jedną z nich pokażę, które wracały w 1945 po wyzwoleniu do Polski. Po roku, po dwóch uciekały. Nie chciały w Polsce być. I to już nie chodziło o komunę, nie chodziło o to, że tu rządzi komuna, tylko widziały, w jakich warunkach mają żyć. Jak wracały na wschodnią granicę, słuchajcie, tam była bieda, tam była nędza. W okresie międzywojennym chłop sanacyjny w Polsce co znaczył? Co to znaczyła sanacja? Kim był chłop sanacyjny? Popieram teraz tych, którzy właśnie krzyczą, wróćmy do czasów z okresu między II wojny światowej. To jest hipokryzja z mojej strony. Dlaczego? Kto w tamtych czasach rządził? Kler, polityk, żołnierz wysoki rangą i przede wszystkim co? Żyd. Zwróćcie uwagę, jak wyglądał wschód Polski. Tereny Białorusi, Ukrainy, Litwy, Estonii, te, które dostaliśmy po II wojnie światowej. Jak tam było? Tam była nędza, tam była bieda. Polski chłop żył w gnoju po prostu. No tego się nie da wytłumaczyć. Sięgnijcie korzeniami do swoich rodzin, popytajcie dziadków, babci, skąd przyjechali, szczególnie Zaburzan. To jest pytanie do Zaburzan. Jak wyglądało wasze życie w momencie, kiedy mieszkaliście za Bugiem? W 45 przyjeżdżacie do terenów odzyskanych, przyjeżdżacie na Dolny Śląsk, przyjeżdżacie na tereny piastowskie. I co robicie w tym momencie? I to jest pytanie do Zaburzan. Świnie w pogonach hodujecie, w łazienkach, nie potraficie korzystać z wody, nie potraficie korzystać z toalety. Ale to nie jest wasza wina. To jest wina systemu i wina tego, co się wtedy stało. Kolejne lata, słuchajcie, to są wojny Karguli i Pawlaków. Miałem świadków, były rodziny. Bachmatiuków i Byszczyckich. Dubeltówki, siekiery i wszystko. O trzy palce, słuchaj. Słuchajcie, o trzy palce się lali. Nasza miedza przebiegała też z takim jednym fajnym Ukraińcem. I nie daj Bóg, żeby nasze kury weszły na jego pole. I nie daj Bóg, że jak kosiłem kończynę, żebym wszedł kawałek kosą na jego zagon. Młoty pięciokilowe, łańcuchy, orczyki. Nieważne, że na jego polu był gnój i jego krowy stały w gnoju po szyję. Ale to było jego i on tego nie dał ruszyć. Tak wyglądała historia Dolnego Śląska. Historia Dolnego Śląska jest ciężką historią. Powojenna historia ziemi odzyskanej. Słuchajcie, straciliśmy ziemię na wschodzie. Co tam straciliśmy? Połacie ziemi. Wymieńcie mi jakąś fabrykę traktorów, pociągów, lokomotyw, hutę, kopalnię. Którą straciliśmy na wschodzie? Nie ma. Tylko cały czas równiny, pola i pola. To był właścicielem tych pól. Szlachta. Kler, szlachta, kler i Żydzi. Co miał polski chłop w tamtych czasach? Nic. W momencie, kiedy przyjeżdżają tu na zachód, dostajemy linię Odry, dostajemy ucywilizowany i uprzemysłowiony kraj. Co się wtedy dzieje? Tragedia.
ci ludzie nie potrafią z tego korzystać. Mówi się o wielkim szabrze Rosjan, którzy szabrowali, wywozili wszystko na wschód. No owszem, rabowali. Tylko, że od razu otwierali. Kopalnie wałbrzyskie nie przerwały ani na chwilę pracy. W momencie, kiedy niemiecki zarząd poddaje się pod zarząd rosyjski, kopalnie pracują dalej. Na 40 niemieckich pracowników jest tylko 3 polskich i 1 rosyjski. To są tereny niemieckie i to trzeba naprawdę zrozumieć, bo ktoś mówi, że wróciliśmy do macierzy po 600 latach. 600 lat ktoś budował na tym terenie cywilizację, ktoś budował kulturę, ktoś zbudował kopalnie, huty, odlewnie, ktoś stworzył cywilizowany świat i co my odbieramy? I co my robimy? Słuchajcie, my nie potrafimy tego wykorzystać. Zakłady głuszyckie nie są niszczone przez Rosjan, są plądrowane przez miejscowych szabrowników. Wszyscy, którzy przyjeżdżają na te tereny, traktują to jako tereny niczyje i nieswoje. Jeszcze raz chcę wrócić do tej książki. To też znajdziecie na historię Waldenburga, czyli Wałbrzycha. Tylko, że od tej książki są 4 odnośniki do innych książek. I trzeba umieć czytać. Trzeba umieć czytać ze zrozumieniem. I jeszcze książka Kronika getta warszawskiego. Dla niektórych to będzie szok. Niektórzy mówią, że to jest pisarz komunistyczny, ten, który poświęcił całe życie na stworzenie obrazu getta warszawskiego. Nie. To jest książka, która naprawdę pokazuje Warszawę, jak wyglądała za czasów Niemców. Jak powstało getto. Jest to jeden z kronikarzy, który w 1944 roku zginął i przekazał swoją historię. Przekazał swoją wizję Warszawy, przekazał to, co widział w Warszawie, jak Warszawa wyglądała za jego czasu, za czasów okupacji. Dzisiaj nawet kilku polskich polityków wiesza psy na tym człowieku, bo nie pisał prawdy. Dlaczego dzisiaj historia Żydów w Polsce jest jeszcze bardziej zakłamywana niż była? Dlaczego historia Żydów na naszym terenie, na naszym, no nie wiem powiedzieć, terytorium jest tak przekłamywana? Od czasu Kazimierza Wielkiego, od momentu, kiedy wzięliśmy potężne kredyty, od momentu, kiedy zaciągnęliśmy potężny dług właśnie wobec Żydów, do dzisiaj historia Żydów jest dla nas niewytłumaczalna. Rzeszów, Radom, Lublin, do tego Łódź, to były miasta żydowskie w okresie międzywojennym. Sprawdźcie sobie tam historię, poczytajcie o tym. Największe skupiska Żydów do 1939 roku od 1918. Dla niektórych to będzie przerażenie, że w ich korzeniach, znaczy w ich krwi, płynie krew żydowska. Szczególnie ludzi mieszkających w Łodzi, w Rzeszowie, w Lublinie. Niektórzy nawet zakładają, że Chełmiec też to jest miasto żydowskie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia do końca, bo jeszcze historia Chełmca dla mnie jest nieznana. Ale historia żydostwa właśnie polskiego na terenach żydostwa na terenach polskich od 1918 do 1939, a nawet dalej jeszcze sięgają, do 1870 roku, zobaczycie, ile skupisk żydowskich było na terenie Polski. Jeszcze raz powtarzam, od momentu, kiedy Kazimierz Wielski zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, to było wszystko za pieniądze żydowskie. Żydzi do dzisiaj żerują na tych traktatach. Zwróćcie uwagę, co się dzieje na przykład w Łodzi. Kamienica zapuszczona, zniszczona. Miasto ją remontuje, pięknie odnawia, wymienia okna, dachówki, tynki, schody, wszystko. Piękna kamienica wyremontowana i za chwileczkę odzyskuje ją żydowski właściciel. Dlaczego jej nie wziął, jak to była ruina? Tylko, że w momencie, kiedy miasto zainwestowało, państwo, czyli Unia Europejska zainwestowała pieniądze, w tym momencie Żyd się znajduje i on ma wszystkie papiery i on odzyskuje tą kamienicę. Kto mi to wytłumaczy? W jaki sposób? I jeszcze powrócę raz do książek wnuka. Znajdziecie odpowiedzi. Tu w tej książce znajdziecie dekrety Heinricha Himmlera, Pola, Głównego Urzędu Rasowego i wszystkich innych, kto się nazywała Urząd Główny SS do spraw rasy, osadnictwa SS, Gruppenführera, Hoffmana, Berlin, SW 68, Henry Marszew, Strasse 24. I odpowiedź. Takich listów to są dziesiątki. Co robić z łódzkimi Żydami? Co robić z łódzkimi dziećmi? Co robić z dziećmi z Lubelszczyzny? Co robić z ludźmi, z dziećmi z Rzeszowszczyzny? Jak je spolszać? Jak je wysyłać do Niemiec Zachodnich? Do RFN-u. Bo wtedy już istniała Republika Federalna Niemiec. To nie jest to, że w
1945 roku powstaje podział na DDR i RFN. Nie. Tu się dzieje dużo wcześniej. Ta republika powstaje dużo wcześniej. Te wszystkie inne rzeczy, które wam staram się przybliżyć, jakoś wiesz, opowiedzieć o nich, są dużo starsze. Jest kilkanaście, kilkadziesiąt momentów w naszej historii, gdzie my wąchamy się z Niemcami. Razem nawet w pewnym momencie walczymy, odnosimy pewne sukcesy. Tylko, że my, jako Słowianie, jako Polacy, nigdy nie będziemy narodem, który będzie współpracował z Niemcami. Teraz Bundeswehr co robi? Dozbraja nas. Bundeswehr daje nam leopardy. Daje nam, teraz mamy dostać nie panterę, leoparda mamy dostać? Po co? W jakim celu? Co, nie mamy naszych projektów czołgowych, nie mamy naszej armii, nie mamy naszych dowódców, nie mamy naszych struktur? Co się dzieje? Dlaczego dzisiaj jest takie parcie na Niemcy? Partia wiodąca teraz, która jest jeszcze parę miesięcy temu wyzywała Niemców od najgorszych, a dzisiaj po palcu do dupy wchodzi? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego? Po co? Pieniądze? Wiara? A raczej chyba nie. Weźcie sobie obronę Westerplatte, weźcie węgierską górkę, weźcie Modlin, weźcie twierdzę Czerwieć, weźcie ofiarność i ofiarę polskich żołnierzy w 1939 roku. Mamy 1 200 000 żołnierzy pod bronią. I co z tego? Tą armię jakby ktoś rozczłonkował i pokroił jak tort. Ta armia była wtedy w stanie się przeciwstawić Niemcom. Mieliśmy dywizje pancerne, mieliśmy do tego lotnictwo, mieliśmy piechotę, kawalerię, mieliśmy jeszcze siły morskie. Kto wydaje rozkazy o ewakuacji polskiego rządu 3 września? Kto zostawia naród w trakcie wojny 3 września i ucieka? Gdzie jest naczelny dowódca? W Węgrzech? Rumunii? Kto wydaje rozkazy? Nasza armia, słuchajcie, wtedy naprawdę była jedną z najbardziej potężnych armii w Europie, najbardziej bitnych. Byliśmy w stanie czoła stawić Niemcom tak, że Niemcy dostaliby w dupę. Kampania wrześniowa nie skończyłaby się we wrześniu. Ona by trwała pół roku albo może i dłużej. Może wtedy łaskawi Francuzi albo Anglicy może by ruszyli dupy. Może w tamtych czasach ktoś by na to zwrócił uwagę. Tylko nasz rząd, właśnie skorumpowany, zniszczony, zepsuty. Nie wiem jak to powiedzieć. Otwieram, słuchajcie, telewizor, zapodaję sobie temat obrady Sejmu. Jak ja oglądam, co tam się dzieje, po prostu ręce opadają. Jak Macierewicz staje i opowiada o naszej polskiej armii teraz, że zielone szeregi będą stanowiły trzon naszej armii. Partyzantka? Dzieci? Chłopcy? Dziewczęta? 18-20 lat? O czym my tu mówimy? Cały czas mówimy o profesjonalizmie armii. Mówimy cały czas o tym, że armia ma być profesjonalna, dobra. I co się w tym kierunku dzieje? Przyjedzie 5 batalionów, zostawi swój sprzęt i pojadą. I co dalej? W jaki sposób my będziemy w stanie tym zarządzać i cokolwiek robić? Polecam wam te wszystkie książki. Jeszcze raz. Dzieci polskie oskarżają. Czytajcie. Czytajcie te lektury. Długi egzamin. Historia harcerstwa polskiego w Auschwitz. Marhausen Gusen. Ci, którzy są zainteresowani kompleksem Riza, znajdą tu bardzo dużo odpowiedzi. Dowiedzą, co stało się z więźniami, którzy ryli sztolnię. Właśnie w kompleksie Riza. Gdzie oni wylądowali, gdzie zostali zamordowani. Do tego historia Rzeszy Niemieckiej od 1871 do 1945 roku. No i encyklopedia wojskowa. Polecam. Polecam jak najbardziej. Dla tych, którzy właśnie są zainteresowani historią. Ci, którzy chcą tu poznać historię, którzy chcą poznać terminologię, którzy chcą zapoznać się z armią rumuńską, czeską, jugosłowiańską, węgierską, NRD-owską i polską. Polecam właśnie te książki. Zobaczyć, jaka była ideologia, jaki był sprzęt. W tamtych czasach, niezależnie gdzie kałak został wyprodukowany, każda część pasowała. Niezależnie gdzie, jaka amunicja została wyprodukowana, pasowała do każdego rodzaju broni wyprodukowanych w demoludach. A dzisiaj mamy na dyspozycji w Armii Polskiej co najmniej 26 rodzajów różnego rodzaju amunicji i tyleż broni. Do tego Kronika Getta Warszawskiego. Tą książkę bardzo polecam. Jest to dosyć kontrowersyjna książka. Dla niektórych będzie to zburzenie obrazu tego, co wiedzą o Powstaniu Warszawskim. No i do tego autobiografia Adolfa Hessa. Polecam. Wydanie, to akurat nie mi się udało, słuchajcie, kupić wydanie drugie. Pierwsze też mam, a teraz mam drugie. Także to sobie poczytajcie. No i U źródeł obozu belwederskiego. Zobaczycie wahania, rozterki i załamania Józefa Piłsudskiego.
Zobaczycie, czym był obóz belwederski, zobaczycie, jak Francuzi i Anglicy traktowali nasze młode państwo polskie, które powstało w 1918 roku. Zobaczycie, jakie boje musiał Piłsudski toczyć, do kogo się zwracał o pomoc i z kim chciał współpracować. I to, że tylko Niemcy chcieli współpracować z Polakami, nie jest tak do końca. Zobaczycie to w tej książce tak samo, jak Piłsudski chciał wykonać uderzenie prewencyjne na Niemcy. Żeby Niemcy już po szoku się nie podniosły nigdy więcej. Zobaczycie, jak my zostaliśmy na historii dziejów, na przełomie tych wszystkich lat wykorzystani i zniszczeni. Także za dzisiejszą audycję Wam bardzo dziękuję. Audycję będziemy kręcili jeszcze dużo tych audycji będzie. Jest książek coraz więcej dokumentów, coraz więcej podróżuję, jeżdżę bardzo dużo po Polsce. Nie jestem w stanie ogarnąć każdego tematu. Jest to ostatnio załamany pracami dolnośląskich poszukiwaczy. Sami widzieliście, co się stało na Długowicach, widzicie, co się dzieje wokół 65 km. Tylko to jest tam najważniejsze. Pieniądze, kasa. Nikogo nie interesuje historia. Na przykład teraz chciałem zainteresować kilku tak zwanych poczytnych wydawców książek drugą kroniką Ludwikowic Kłodzkich. Nikt nie jest zainteresowany. Tylko i wyłącznie czerpanie, ciągnięcie kasy. Byliśmy teraz w Dolinie Pełcznicy, byliśmy w Ciążu, byliśmy, no cały czas jestem praktycznie obecny w Arkadii. Cały czas jestem gdzieś tam, kręcę się po górach. Byłem na Włodarzu, na Osówce, w Sobótce byliśmy. Pojechaliśmy do Witoszowa, wszędzie, cały ten teren. Spotkałem się z kilku przewodnikami. No, to jest przerażające. Zamówienie od Dariuszu w kwietniu można stracić pracę. No to jest w ogóle kuriozum dla mnie. Kilka osób poleciało z Osówki, między innymi za to. Nagonka wśród przewodników jest straszna. Teraz miałem grupę tydzień temu, słuchajcie, która przyjechała do mnie do Arkadii. Poszli na wycieczkę na Włodarz. Wyszli w połowie. Po prostu zaczęli zadawać pytania, na które pan nie był w stanie odpowiedzieć. Kazał im wyjść. To samo było w Rzeczce, że pani przewodniczka powiedziała, że nie pójdzie dalej, bo ona wychodzi, bo jeżeli ktoś pyta o Dariusza Kwietnia, ona nie będzie udzielać takiej odpowiedzi. Zostawiła ludzi, słuchajcie, w sztolni. I wyszła sobie. Także nie wiem, kim ja jestem, nie wiem, co ja robię, nie wiem, jaka jest moja misja i moje zadanie. Ale w każdym bądź razie, to, do czego się teraz dokopuję, to, co teraz znajduję, ostatnia wizyta właśnie wśród Ukraińców dobitnie mi pokazuje, że oni nas nie kochają. Teraz 73. rocznica Zagłady Wołyńskiej. Jak się odniesie do tego nasz prezydent, jak odniesie się do tego pan Jarosław, jak odniesie się do tego PiS, do naszych braci Ukraińców. Ich prezydent przyjeżdża, jakąś szopkę robi tam przy jakimś cmentarzu. Słuchajcie, Ukraińcy są dumni z aktywizmu. Oni do dzisiaj będą rezać Polaków. Większość tych ludzi, których znam, oni błogosławią niektórych, nie powiem, że nie wszystkich, ale niektórych naszych żołnierzy wyklętych. Bo oni razem współmiernie działali na rzecz nie naszego państwa. Także masa łobuzów, masa wywrotowców, która założyła opaski AK, szkalowała obraz AK. Ci, którzy po wojnie chcieli być obrońcami narodu polskiego, w czasie wojny nigdy nie walczyli. Kolaborowali. A po II wojnie światowej byli tylko zwykłymi szabrownikami i zakładali opaski AK na ramię. Tu właśnie szczególnie jak jestem na Rzeszów, Rzeszynie, Lubelszczyzna. Do tego dochodzą okolice Biłgoraja. Słuchajcie, te opowieści tych ludzi są dla mnie przerażające. Nie chcę mi się w to wierzyć. Autentycznie. Moja polska dusza jakoś się z tym kłóci, że żołnierz, który przyjeżdża z Warszawy, który niby walczył w Powstaniu Warszawskim, jest opaską AK, on gwałci i morduje polskich obywateli na terenach Bieszcza. Że jest łobuzem, jest bandytą, jest złodziejem. A potem się okazuje, że on w Powstaniu Warszawskim nie brał udziału, bo tylko się dowiedział, że Powstanie Warszawskie wybucha, uciekł z Warszawy, opuścił Warszawę. I później, jak już wie, że w sumie będzie bezkarny, on wtedy zakłada opaskę. I teraz jeszcze bardzo ważna informacja dla tych wszystkich, którzy w to nie wierzą. Do 22 lipca 1944 roku zostaje wyzwolony Lublin, zostaje wyzwolony 2 tygodnie wcześniej. I w tym momencie powstaje polski rząd na terenach Polski, w Lublinie. I w tym momencie Anglicy zrywają stosunki z polskim rządem na uchodźstwie, bo powstał polski rząd w Lublinie. I w tym momencie AK zostaje zdelegalizowana. Poczytajcie tą historię, zapoznajcie się z tym, bo to jest bardzo ważne. Anglicy 22 lipca 1944 roku zrywają
stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na uchodźstwie. Bo w tym momencie powstaje polski rząd w Lublinie. I tu zaczyna się właśnie niechlubna historia naszego państwa. Dwa rządy. Rząd, który jest delegalizowany i rząd, który jest faktycznie nieformalny, bo to jest rząd marionetkowy, który powstał w Lublinie. Tylko Polacy w co mają wierzyć? Jesteśmy znowuż między młotem a młotem. Nie wiemy, co jest dobre, nie wiemy, co jest złe. I teraz żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, ci, którzy idą, niosą wyzwolenie na tereny Polski, są mordowani przez Polaków, którzy są niby w formacjach AK. Czyli my nie mamy w tym momencie do czynienia z wojną domową na terenach Polski? Bo zawsze się mówi, że na terenie Polski nigdy nie było wojny domowej. A potop szwedzki? Wojny kozackie? To nie byli Polacy, których żeśmy mordowali? I później 45 rok. To, co się dzieje na terenie wyzwolonej tak zwanej Polski. To nie jest wojna domowa? Czy Polak nie walczy z Polakiem? Czy Polak nie strzela do Polaka? O czym my w tym momencie mówimy? O czym my rozmawiamy? Jeżeli poruszamy właśnie tego typu tematy, jeżeli ja widzę naszych polityków, którzy... Zacznę od tego, ja nie jestem zawodowym politykiem, nie jestem zawodowym historykiem. Moja historia jest płynna. Nie mam jakiegoś ukierunkowania, czy na wschód, czy na zachód. Moja historia jest płynna i jeżeli łapię jakiś wątek historyczny, idę tym wątkiem. Jeżeli w książce znajdę jakąś ciekawą historię, idę tym wątkiem. Ale nie mogę zrozumieć jednego. To, co działo się w 1945 roku. My mamy do czynienia z wojną domową w Polsce. Dlaczego ambicje spadochroniarze Sosa Boskiego nie rzucili na Warszawę? Bo Warszawa zostałaby wyzwolona. I wtedy powstaje kolejny konflikt. Zachód musi stanąć przeciwko wschodowi, żeby bronić Polaków. I mamy kolejny 39 rok. Że Zachód nie będzie umierał za jakiś pieprzony Gdańsk. A w 1944 roku Zachód nie będzie się wykrwawiał za jakąś Warszawę pieprzoną. Wystawiono, słuchajcie, nas znowu na zagładę. 20 tysięcy powstańców, 200 tysięcy ofiar cywilnych. Złożyliśmy na szaniec gigantyczną ofiarę. Kto to docenia? Kto dzisiaj pamięta o pogromie Woli? Kto pamięta o zbrodniarzach ukraińskich? Kto pamięta o Ukraińcy, znaczy Litwinach, Łotyszach i Białorusinach, którzy pacyfikowali Wolę? Kto o tym mówi? Przeczytajcie sobie książkę Płonące Lazarety. Polecam tą książkę bardzo. Może to niektórym otworzy oczy. Na naszych braci Ukraińców. Zobaczycie, jak ci bracia Ukraińcy wyglądają. Obejrzyjcie sobie Ogniomistrza Kalenia. I zapoznajcie się z historią pogromu wołyńskiego. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji.